wam święty Mikołaj dzisiaj. Uuu, baby. F40, M135i. Napędy bujące. Przód napęd, w tył dołączany. Dramat! Ale i tak BMW, tak ją kocham, tak ją szanuję. Zobaczcie ten kolor. I to nie jest żadna naklejka. Tak wyszedł z fabryki. Zobaczymy, jak to się będzie myło. Ha! Fu! Ona wypadła piękna Bena. La, 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 la. Co my tu mamy? Flaszeczkę też, kurwa, mamy. Drodzy Państwo, konfiguracja tego wypaszonego auta jest na najwyższym poziomie. Felgi aluminiowe, LED-owe światła, czujniki parkowania, rury wydechowe, dyfuzory tylnie. Zobaczcie, tak. Chodź, 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 kurwa. God damn it. Piękny kolor, X-Drive, dyfuzory, rury, wszystko na najwyższym poziomie. To jest BMW. Najlepsze auta na świecie robią BMW. Zobaczcie ten środek. Oczy jedne, ale piękne. Drugie drzwi, wszystko ładnie, pięknie. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Jak tu się wszystko prezentuje, moi drodzy. Piękna linia, cudowne auto. Jak ja bym był prezydentem, to każdemu kazał kupić BMW. I zrobiłbym dofinansowania po 100 koła, po 200, po 300. Żeby każdy latał M-kom i nie w dieslu, także mu go dołu. Ready? Cóż za przód, cóż za grill. I to jeszcze mi się bardzo podoba. I nauczmy się kochać BMW szybko, bo nie wiemy, co oni namalują niedługo. Nie wiemy, jaka będzie linia designerska. My tego nie wiemy i się boimy. Może być tak, że grill może przypierdolić kurwa o ulicę. Może zahaczyć kurwa grillem o ulicę. Przetestuje pan mojego wypasa? A nie przetestuję, ale mam jeszcze panie prezent! Prezenty! Gwiazdą w tym roku widzę, że żeś... Dejniuknąć! Widzę, że żeś pochnął niemało i to mi się podoba! Ciepła koszuleczka od przemiastawcy! Dziękuję bardzo! I kubeczek na te trunki ciepłe! Ej, dziewczyn, pić masz tą kawusię! Dokładnie! Nie, to nie jest do kawusi, oddawaj! To coś do kawusi! Dobra! Kawa z prądem! Prądem, panie! Ładna felga, ładny kolor! Ładne Tylera, dostaliśmy tego kozaka i obydę go testował u siebie w programie i u niego. Taki gwiazdor, kurwa, dzisiaj ogromny na te pierdolone święta. Dokładnie. I teraz nie chcę słyszeć gadania. Nie chcę słyszeć gadania. Ludzi, którzy mówią, że oni wolą dawać prezenty niż, kurwa, dostawać. To ja wam powiem, ja wolę dostawać niż dawać, a teraz się pytam, gdzie są ci wszyscy, którzy lubią, kurwa, dawać. Ja nie dostałem w tym roku nic. Halo. Jeden detaler, jeden, jedyny! Na 40 milionów Polaków dał mi tego kozaka na testy! God damn it, to mi się podoba! Dziękuję! Proszę! Jadymy! Jadymy! Wszystko leci! To teraz może powiedzmy coś o środku, moi drodzy! A więc, drodzy Państwo, środek jest niesamowity! Siedzenia w pięknym kolorze, mała kierownica, trąbitko działa, zmiany biegów przykładnie, wszystko jest, mój drogi! Ty się niczym nie denerwuj, ona sama jedzie. Takie prezenty, ładna skrzynia biegów, cudowne siedzenia, on coraz szybciej jedzie. Kontrola trakcji, piękny monitor, czarna kurwa sufitówka i ten klakson najlepszy. Wsiadam, drodzy Państwo, jadę. Oskarik, dawaj mu test P. Ależ rakieta, Mr. Detailer, trochę po angielsku. Thank you very much. No problem, my friend, my Santa Claus. O kurde, to już nie znam, to już za dużo. Przepraszam. To po japońsku chyba było. Auto piękne. I musimy oddać tego wypasa w ręce kierowcy, który jest profesjonalistą, który rodeo robi o drugiej w nocy obudzony w zimę. Niesamowicie. Zobaczymy. Śpieszmy się kochać BMW szybko, bo nie wiemy, jakie kurwa wzory będą za 2 lata. Ta jest piękna. Czemu taki samochód? Czemu akurat to? Powiedz mi na szybko. Znaczy, powiem tak, że nie wiedzieliśmy sobie co kupić, w Olszowcu trafiło się to. Znaczy, w ogóle zamysł powstał dlatego, że miałem kupić auto mojej mamie i widzowie na moim Instagramie musieli zdecydować, czy kupię AMG, czy kupię BMW. No i nie mogłem też sam się zdecydować w końcu, więc kupiłem oba. No i to, nie no, szefie, piąteczka! I takie odpowiedzi mi się podobają. I przyszedł czas, moi drodzy, by zobaczyć, czy rzeczywiście się to auto zakręci, aczkolwiek tu jest teraz taki napęd, że tu jest głównie przód i dołączany jest tył, ale wprawna ręka detailera i noga zrobi z tego zupełnie na odwrót. Mam nadzieję. Dokładnie. Zaczynamy. Czyli przesiadka? Przesiadka.
piękna maszyna, hot hatch, nie wiem jak to się gada. Ja lubię sedany, ale powiem tak, jest ładny, jest piękny, kolor wypasiony, lampy nowoczesne, LEDowe, ksenonowe, nie kurwa, też LEDowe z przodu. Piękna maszyna z dachem panoramicznym, cudowne siedzenia pomarańczowe i to mi się podoba, kwestia gustu. I taka jest prawda. Drodzy Państwo, piękna maszyna, 20-tonowe felgi, nie wiem, kurwa, nie sprawdzałem. Wyglądałem na 19, ale śmiało można powiedzieć, że to jest 20. Trochę fejku, nikomu nie zaszkodzi. Ładne ringi, jeszcze piękne ringi. Nowe ringi, shed, stare ringi, wypas. I to mi się podoba. God damn it, ładny, jak już mówiłem, śpieszmy się kochać, kurwa, PM z tym ryjem, bo zaraz może być kapek. Silnik, maska, mogę zobaczyć? Oczywiście, pop the hood. Woo! Lecimy z tym. Ależ pięknie! To zajebiste miejsce na silnik. Fajne miejsce na silnik. Niestety nie jest dusz, jest poprzek, ale za to jest rozkurka i jest możliwość dolania płynu do spryskiwaczy. Ole, żeś kupił sobie maszynę, panie. Piękny kozak, piękny kolor. Dobry wybór. Jest najlepszy, jaki mogłeś sobie wyobrazić. To jest wybór i kolor. Słuchaj, no za chwilę powiem czwórkę, bym nie pojedziemy. No jedziemy, jedziemy. No już słabo. Kabrio. Jak zima, tak, to kabrio. Dokładnie. Jak lato, to też. Kabrio. Jak wiosna, to też. Kurwa, he. Uważam, że test zaliczony na 10, prawda ręka, prawda noga, dała radę, nie ma co gadać, przód napęd i tak się kręcił. Dziękuję. Dziękuję również. Mam nadzieję, że Państwu odcinek się podobał, auto rewelacyjne, fenomenalne, tylko BMW, będziesz mu kurwa wyprzedzać i bez pierdolenia. Taki gwiazdor ma newsy w tym nowym roku. Ja się żegnam, pewnie Przemo też się z Wami żegna. Dzięki wielkie.